Trenerze, gratuluję przede wszystkim tej nagrody najlepszego zawodnika spotkania. Miał pan dzisiaj prawdziwe wejście smoka. Odwrócił pan losy jeszcze tego spotkania w końcówce pierwszej połowie. No cieszę się, że się udało. Myśmy się spodziewali, że to będzie ciężki mecz i no, akurat mi się udało strzelić bramki, ale to chłopacy wybiegali, to chłopacy musieli walczyć, żeby tych bramek nie tracić. Straciliśmy 4, nad czym trzeba popracować, bo tych bramek jednak tracimy dużo. Ale że akurat mi się dzisiaj udało strzelić bramki, w następnym meczu będzie strzelał kto inny i też będę zadowolony. Jeśli chodzi właśnie o te faule, też rozmawiałem z trenerem z Lęborka. No w drugiej połowie trochę też w tej ostatniej, jak już mieliście wynik bodajże 5-2, trochę też mieliście kilka fauli takich chyba niepotrzebnych, które trochę wam utrudniły grę i trochę nerwowo zrobiło się w końcówce. To też już się wydawało przy 5-2, że będzie łatwo, że utrzymamy. Chłopacy widzieli, że już jest trudniej. Lęborg próbował odrobić, no i czasami trzeba było się tymi faulami bronić jakoś. No właśnie, kolejny mecz przed własną publicznością i kolejne zwycięstwo, jeszcze doliczając ten mecz z Unisławiem, to macie już trzecie zwycięstwo z rzędu. Się możecie jak tak rozpędzić, to będziecie wędrowali coraz wyżej w górę tabeli. No mamy teraz Chojnicę, także może być ciężko, ale my się cieszymy z każdych 3 punktów. Każde 3 punkty są dla nas bardzo ważne, żeby tu jednak w tej tabeli być jak najwyżej, a jak będzie, zobaczymy. Trenerze, początek spotkania wydawało się, ułożył się dla was bardzo dobrze, prowadziliście 2-0, ta pierwsza połowa właściwie wydawało się pod waszą kontrolą do tej, można powiedzieć, ostatniej minuty, no i w drugiej już połowie, no, od tamtego momentu straciliście w sumie 5 bramek. Czy potrafi pan jakoś wyjaśnić, co się stało w tym okresie? Nie potrafię, powiem szczerze, bo mieliśmy ten mecz zupełnie pod kontrolą. Mogliśmy ten mecz zamknąć w pierwszej połowie, gdyby było 3-4 czy 5-0 nawet, to zespół tutaj z karty z nimi miałby tak naprawdę być o co zły. Niestety w tym sezonie szwankuje u nas troszeczkę gra defensywna, czego efektem jest masa straconych bramek. To, co była naszą mocną stroną w zeszłym roku, w tym roku troszeczkę nam uciekło, pracujemy nad tym, ale nie zawsze się udaje, tym bardziej, że brakuje nam 2 zawodników, którzy niestety z powodu kontuzji nie mogą grać w tych meczach, no i tego jest taki efekt. Natomiast no, nas na pewno końcowe 2 minuty pierwszej połowy oraz początek drugiej połowy spowodował to, że goniliśmy cały czas wynik. Oczywiście świetnie, chłopacy walczyli do końca, dążyli do remisu, nawet potem do zwycięstwa, ale się niestety nie udało, no i też pewnie troszeczkę nam szczęścia brakuje, bo tych sytuacji mieliśmy pomimo wszystko w końcówce sporo. I też o czym trener wspomniał, ta defensywa, czyli dużo traconych bramek, ale ogólnie w meczach z waszym udziałem jest zawsze sporo bramek, no może poza tylko 2 strzelone z Red Devilsami, ale tam z tego co słyszałem zawiodła głównie skuteczność, bo ten wynik też chyba nie odzwierciedla przebiegu tamtego spotkania. Może i tak, ale tutaj nie chciałbym doszukiwać się teraz, że Red Devils niezasłużenie wygrał. Wygrał zasłużenie zdecydowanie. Może nie zasłużyliśmy na tak wysoką porażkę, no ale liczy się to, co jest w bramce. Tak dzisiaj, gdybyśmy wykorzystali w pierwszej połowie wszystkie sytuacje, to tak naprawdę nie rozmawialiśmy w takich minorowych nastrojach. Tak? Ten mecz miał być na przełamanie, tym bardziej, że takie nasze małe tutaj derby nie udało się. Na pewno nie składamy broni, walczymy, będziemy walczyć dalej, bo co nam innego pozostało. No i będziemy pracować nad uszczelnieniem tej naszej obrony. Mam nadzieję, że dojdzie do nas jeden zawodnik więc po kontuzji, więc to będzie no, naprawdę duże wzmocnienie. A wracając jeszcze do całego przebiegu, ja mogę być zadowolony z końcówki tego meczu, tak, gdzie no, zdecydowanie mieliśmy przewagę, mieliśmy swoje sytuacje, no ale cóż, niestety liczy się to, co wpada do bramki. Jeśli chodzi o derby, to nie wiem, czy też gorące głowy zawodników trochę nie utrudniły jakby korzystnego wyniku w tym spotkaniu. Szybko złapane faule no, też utrudniły potem grę. Trzeba się było pilnować i uważać chyba, żeby nie złapać kolejnych właśnie kontaktów. No wszystko pan powiedział tak naprawdę. Tak, masz 5 fauli, no, grasz z nożem na gardle, każde dotknięcie tak dalej, bo dzisiaj tym razem no, pan sędzia był bardzo taki drobiazgowy, można powiedzieć. Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, żeby za takie faule gwizdać, zarówno z naszą stroną, jak i w ich stronę, więc tutaj nie ma tak, że gdzieś tam nas skrzywdził, tak? No ale tak, no, graliśmy chyba przez 12 minut z 5 faulami, więc w pierwszej połowie, tak? Więc no, to masa czasu, no ale no, jeden się udało wybronić, jeden niestety nie. My mieliśmy też swój ten przedłużony rzut karny, którego nie wykorzystaliśmy. No cóż powiedzieć, no mówię, no, nie załamujemy rąk, będziemy starać się ten wynik nasz poprawić, bo przyzwyczailiśmy na pewno siebie i kibiców w Lęborku do czego innego. Piotrek, no kolejny mecz na swojej hali, kolejne 3 punkty, w ogóle ta seria świetna, 3 kolejne mecze i znowu wychodzicie z nich zwycięsko.
No, udaje nam się na razie. Jest ciężko, od razu na początku siadają na nas zazwyczaj, teraz już drugi mecz z rzędu 2-0 przegrywamy. Ale jak to lubimy, pod kibiców grać i odrabiamy i są emocje po prostu do końca, do ostatniej sekundy i jest dobrze, jest dobrze. Jesteśmy zadowoleni. Jeśli chodzi o postawę tak indywidualnie, no to i ty też tutaj pewnie broniłeś wiele odbitych strzałów, ratowałeś skórę swoim kolegom, ale to i prawdziwe wejście smoka zanotował wasz trener, te trzy strzelone bramki. Tak, nasz trener Kuba jest bardzo dobry zawodnik. Ma tak jedną sytuację tak na mecz, no to tak zazwyczaj wchodzi, tak jedną sytuację, wszystko wykorzystuje. Dzisiaj aż trzy, jedno z przedłużonego, no, udaje mu się, jest bardzo dobry. Cieszymy się, że ma takiego trenera. No właśnie, wspomniałeś o tym, że właśnie ten początek w waszym wykonaniu, tak jakby trochę bardziej nerwowy, zawsze tracicie na początku, no ale jeszcze tym razem udało wam się jeszcze w pierwszej połowie wyrównać stan meczu, to w ostatniej minucie praktycznie, potem kolejne dwie bramki strzelone też bardzo szybko, no i potem znowu taki zastój, chyba te niepotrzebne faule, najpierw ze strony gości, potem od was i trochę zrobiło się nerwowo, no ale to chyba lepiej też dla kibiców. Tak, pewnie dla kibiców to już w ogóle, to jest bardzo, bardzo fajnie, myślę. No niepotrzebne, faul niepotrzebny, to już pewnie ten stres robi, to już końcowe minuty. A początek, nie wiem, tak nie umiemy chyba od początku wejść i pełną mobilizacją, no nie wiem, dlaczego tak jest.